Cześć wszystkim, witam was na 107 odcinku z 300 Fidget na Międzynarodowym Świecie 13 i już po złocie zwarte domyślałem się, że będzie weekend złota. Bardzo dobrze. Wątpię, żeby się udało dobić do aż 100... Przepraszam. Właściwie to miliarda. Chociaż... To znaczy wydam to złoto oczywiście dosyć szybko. Więc szansa na uzbieranie pełnego... miliarda jest dosyć mała. No, mamy dzisiaj 1 czerwca, godzina 24.10. Nagrywałbym to w sumie o czasie. Z tym, że parę rzeczy się zadziało dosyć ciekawych. Jak możecie sobie przeczytać na czacie. Kangurek Kaur na druga jest na Steamie. Jakimś cudem dali ją za darmo. Chociaż miała kosztować 7 zł na premierę. Okazało się, że z okazji Dnia Dziecka postanowili zrobić promkę za darmo. Powiem szczerze, że trochę źle się czuję, że przyjąłem to w ten sposób. No kurczę, chyba jednak kupię te Sliracy kiedyś. Bo miałem aż po prostu... No szkoda, że jakby nie mogę jakoś wesprzeć dalej tego studia. Chociaż powinienem to już dawno zrobić, ale znacie mnie, ja niestety... Znaczy... Dosyć rzadko kupuję ostatnio gry. Właściwie naprawdę bardzo rzadko. Mam dla was takie dwa filmiki nawet przygotowane. Odnośnie Shakesa, dosyć już chyba stare. Sprzed 2 miesięcy albo coś w tym stylu. Ale to myślę, że przejdziemy do tego za chwilę. Też twierdza nam się tu świeci Gilia, ale to wszystko po kolei. Amulety, no dobra, chcę wiedzieć, ma te amulety. Kowal. Zobaczcie tutaj jedną rzecz. Mam przygotowany przedmiot, który jest warty 135 kryształków. I chętnie bym go wrzucił do WC. Z tym, że twierdza się świeci. Ale dobra, niech będzie ta strata. Zobaczcie teraz, co się stanie. Nic się nie stało. Okej, okay, to nieistotne. Taka ciekawostka, o której w sumie sam nie wiedziałem. Jeżeli jest jakiś przedmiot, który jest na dwie różne cechy i ma tą ilość kryształków jakąś tam mało, na przykład, nie wiem, właśnie mniej niż 130, może nawet około 30, to jest szansa, że jak się taki przedmiot wrzuci do WC, to wtedy zwróci nam, to znaczy zwiększy nam wartość tych kryształków. Zwiększy ilość możliwych kryształków do uzyskania właśnie z tego przedmiotu. Akurat teraz nic się nie stało, no bo niestety nie dało nam wystarczająco. Nie wiem, 135 to pewnie była taka ilość, która już nam nie za bardzo pozwalała na to, aby coś z tego więcej uzyskać. Jak teraz tak patrzę, to w sumie już wiem, które przedmioty są zazwyczaj z grzybami. No bo patrzcie, zwykłe przedmioty po za same złoto dają zawsze tylko do jednej statystyki, a przedmioty za grzyby tutaj dają zawsze dwie statystyki. Interesujące, ja dopiero teraz to odkryłem, nie? Szkoda, nie można w tej chwili przetestować, bo właśnie działa to tylko na te przedmioty, kurczę, z dwoma statystykami, więc nie jest bardzo jest opcja, żeby to w tej chwili przetestować. No dobra, może trochę później jeszcze. Twierdza. Akurat musiał się załadować i osiągnie się odblokowany król, ulew wszystkie budynki do najwyższego poziomu. I teraz mógłbym tak naprawdę od razu ulepszyć kopalnię, ale niestety nie będę w stanie w ogóle wykopać żadnych klejnotów, ponieważ to jeszcze nie będzie 25 poziom kopalni. Dlatego na razie tylko poszukamy. No, niestety nie można rozbudować w tej chwili. Trochę szkoda, będę musiał znowu zapełnić cały ekwipunek w tym, ale to już nie będzie raczej większym problemem. Najważniejsze jest to, że mamy kolejne osiągnięcie związane właśnie z twierdzą. O, jest tutaj. Dziwne, że się nie pokazała animacja, ale to chyba by się pokazała w klasycznym wersji Shakesa, a nie w remasterze. Gdzie w remasterze już mieliśmy tą animację trochę wcześniej. Z tej strony zostało nam tylko zdobycie 49 poprzednich osiągnięć. No i właśnie poprzednich to jest słowo klucz. Jak sprawdzimy pewną rzecz, to mamy właściwie w tej chwili 51 osiągnięć na 60, czyli to faktycznie liczy tylko poprzednie osiągnięcia. Taka ciekawa rzecz. Znalezienie wszystkich pupili, bla bla. W ogóle z jakich nam pupili brakuje? Czy brakuje mi jakichś sezonowych, czy nie?
Dobra, całe szczęście nie brakuje. W świetle w ogóle wszystkie mam. Dobra, można by nakarmić nasze pubile. Tutaj mamy już kolejny 200 poziom, więc plus dla nas do wytrzymałości. Ta w świetle też, to znaczy w świetle w sumie nie mamy nic lepszego. Nic nie możemy na razie ulepszyć do najwyższego poziomu. Widzę, że w ziemi też, ale chyba w ogniu, jeżeli dobrze pamiętam, będziemy mieli coś. Nie, też nie. Ciekawe, czyli tylko w poprzednim filmie akurat tak się udało, że tak dużo było ulepszonych pupili. No tutaj ślawo, że dosyć blisko. Niestety niewystarczająco blisko, żeby dobić do własnego poziomu. Ale o dziwo będzie akurat na 6, podzielone przez 3. Taka ciekawa rzecz. No tak, kamienią też nie będę mógł niestety jeszcze odebrać, ani choty drwala. Jak mógłbyś się przyjrzeć wcześniej, chociaż nie wiem, czy akurat tutaj to pokazywało. Jeżeli bym chciał teraz ulepszyć kopalnię klejnotów, to by mi zabrało 300 tysięcy kamienia i 100 tysięcy... Nie, przepraszam, 300 tysięcy drewna i 100 tysięcy kamienia. Więc wciąż bym miał dwa razy więcej niż max, nawet gdybym teraz ulepszył kopalnię. W ten sposób mamy pewne trzy poziomy. Takie jakbyśmy mogli tak na start już od razu mieć. Ale nie będziemy, ponieważ nie będę kupował grzybów miliony, żeby tylko przyspieszyć to jak najbardziej można. Szkoda, że jest aktualnie weekend złota, a nie expa, ponieważ bym mógł odebrać z biegu czasu, ale 800 punktów to nie jest też tak dużo. Będzie jeszcze okazja za 2 tygodnie to zrobić. A czemu to zaraz zobaczycie. Myślę, że teraz będzie dobry moment na te filmiki. Jest z nich WZ, bo oczywiście wbita kolejna aura, 35, którą wcześniej można było zobaczyć. I dostałem przedmiot taki oto epicki, który jest gówniany na wszystkie cechy, którego oczywiście nie wziąłem. I chyba nie ubrałem żadnemu pomocnikowi, tak mi się wydaje. No, chociaż za chwilę możemy zobaczyć. No i drugi filmik. O, patrzcie, dwa grzybki latające. Klucz do roku Feastorosa w strefie mroku. Trochę się dziwię, kiedy wykopałem ten klucz z kopalni klejnotów. Wydawało mi się, że już wszystkie klucze miałem odblokowane, a jednak zapomniałem o tym jednym, jeszcze ostatnim. Wydaje mi się, że w tej chwili to już był ostatni. No, mamy totalnie wszystkie lochy odblokowane. Już nic nie ma więcej do odblokowania, w końcu nie będę musiał się męczyć z tymi kluczami. To widzę, że już aura wypełniona. W ogóle 380. Jakbym teraz wrzucał same klejnoty, brakuje około 320, czyli 10 dni. O! No to będzie kolejne spokanko jeszcze przed kolejnym filmem. Jeżeli dobrze liczę. Drochów może troszkę później. Mam że czas na kolejne 10 poziomów tornada przygotowane, także zabawnie. Też kolejny portal do piekieł ukończony. W końcu się go udało zrobić. W sumie można już sprawdzić 15 maja, czyli pół miesiąca temu, jak mam dzisiaj 1 czerwca. I tutaj chyba pierwsza walka, jaką zapisałem, wow, 26 lutego. Robiłem to przez 4 miesiące. Zaiste niesamowite. I nie wiem czemu Sarna Ryba tutaj ustawiała wyprawę. Wątpię, żebyśmy byli ją w stanie zrobić. I... no trochę dziwnie. Aczkolwiek jeżeli damy, no to będzie oczywiście w kolejnym filmie. Bo już teraz nie ma szans jakby na to. Portal oczywiście można spróbować, ale może zanim zacznę próbować te rzeczy, to najpierw trochę ulepsze statystyki i zastanę się, pójdę nieco w wytrzymałość. Ostatnio śledziłem nieco więcej tego gościa, Wipera, o którym już wiele razy mówiłem. No i on na najnowszym filmie, słuchajcie, miał w walce z jakimś tam przeciwnikiem niemalże prawie wyrównaną wytrzymałość wraz z siłą, więc to jest chyba dobre rozbudowanie postaci i akurat wojownika, żeby mieć prawie tyle wytrzymałości co siły. Więc jeżeli jemu to jakby wychodziło, no to czemu bym ja nie mógł spróbować tak rozwinąć postaci, co nie? Miałem sprawdzić, czy przypadkiem nie dałem tamtego przedmiotu któremuś z pomocników. Ha, jednak dałem magowi. Kurde, co też ten mag musiał mieć wcześniej słabego, że mu to zamieniłem. Nawet się nie chcę zastanawiać. Coś naprawdę słabego.
śmiesznie. Będzie można to potem wrzucić w wózę, tak by się chciało. Jeszcze był taki jakiś motyw jeden z zadaniem dziennym, że jakbyśmy trzymali przedmiot epicki w ekwipunku przez cały czas, no to wtedy byśmy nie dostawali zadania na wrzucenie przedmiotu epickiego do WC, ale tego nie mam pewności, czy to prawda. Wydaje mi się, że to może być trochę mit, to znaczy ciężko, żeby to było w jakikolwiek sposób wiarygodne. Wydaje mi się, że jednak zadania dzienne to jest w jakiś sposób rzecz losowa i raczej to nie zależy, czy ma się coś w ekwipunku, czy nie. Więc nie bierzcie tego jakby na poważnie, ale jeżeli chcecie, to możecie sami spróbować sprawdzić, czy faktycznie trzymanie przedmiotów epickich w ekwipunku w jakiś sposób zablokuje wam dzienne misje polegające na wrzuceniu przedmiotu epickiego do kibelka. Czy chcę spróbować teraz uszkolin portal? Myślę, że to zostało mi jeszcze trochę złota. Weźmy jeszcze raz wytrzymałość, utrzymanie. O, dobra, tyle wystarczy. Dalej ten napierśnik. Fajnie by było, jakbym mógł dzisiaj dostać jakiś dobry przedmiot, tutaj epicki napierśnik. Trochę z grzybami też się naprawiłem. Wydaje mi się, że w poprzednim odcinku miałem na koniec koło 60, a potem jeszcze w opisie napisałem, że miałem 45. To było trochę straszne. Ale całe szczęście nie potrzebowałem ich wydawać. To znaczy, no, nie było sytuacji, żebym z nimi zjechał do zera. Dlatego to mnie akurat zadowala, chociaż za dwa dni wykorzystam na smokogryfa 25 i już będziemy mieli 65. 66 w sumie. Chyba, że zbędziemy tutaj jeszcze z misji jakieś grzyby. Wszystko losowe. No dobra, spróbujmy na początek ten portal solowy. Akurat ten przeciwnik w tej chwili ma 43%. Więc no, idzie on na pewno o wiele szybciej niż poprzedni przeciwnik i ta walka raczej dosyć średnio wypadła. 47%. Nie warto zapisywać. Nawet poprzestałem robić jakikolwiek śmietnik tutaj, bo przecież już miałem tak dużo zapisanych tych walk, że patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tutaj zostało zaledwie pozycji. Ja już prawie ten limit cały wykorzystałem i to było straszne. Dobra, jak już próbowaliśmy portal słowy, spróbujmy portal gildyjny. Ciekawe, ile się uda zadać obrażeń. Już na razie 12 milionów. Około 12. 18? No, dosyć mało. Raz zadałem 50 milionów aż, ale nie zrobiłem screena, bo oczywiście po co. Chociaż zapisałem to jako walkę, więc z tym nie ma problemu. Chyba. No to fajnie, widzę, że już na czacie raczej dużo więcej się rzeczy nie będzie pojawiać, chociaż Matic jest online, więc jest szansa, że coś tam się pojawi. Jeden z oficerów zrobił dosyć dziwną rzecz, ponieważ wywalił bardzo sporo nieaktywnych osób i zaprosił sporo takich niby aktywnych, chociaż, o kurna, ten gościu nic nie ogarnia, ja pierdzielę, czemu derpomik z domu oficera, ja pierdzielę. No, ten pomysł, mam nadzieję, że to widzisz co się dzieje w gildii, kiedy dajesz oficera nieodpowiedzialnym osobom. To złe rzeczy się dzieją. 500 rycerzy w ogóle, więc ruchy kozackie będą, znaczy te klejnoty po prostu kozackie będą lecieć. Oczywiście. Z Hydrą nic nie ruszamy, bo oczywiście nie za bardzo jesteśmy w stanie. Nawet opadł nieco maksymalny poziom, ups. Przez średnią. Kurczę, ale czemu on wywalił dwie takie najlepsze osoby, jakie były? One mogły wrócić w każdej chwili. Jeszcze zaprosił z takich samych nieaktywnych. No goście po prostu zrąbał po całości. Trzeba będzie ich powymieniać na jakichś aktywnych. Wydaje mi się, że to zrobi już po odcinku być może. Bo to jest naprawdę strata. Mieliśmy przez chwilę 700 rycerzy. Teraz już mamy 500. No jakoś klejnotów z pewnością lognie zmianie na o wiele gorsze. Wracając jeszcze do poczty, jedna taka rzecz właśnie. Dziesięciolecie Szeksa. Za miesiąc, znaczy właściwie za mniej niż miesiąc, między 21 a 23 czerwca, czyli to będzie raz, dwa, za 3 tygodnie. I to akurat będzie weekend, więc kozak.
Musimy się przygotować na 10 z niespodzianek, od eventów po jakieś nowości. I to będzie weekend epicki. I takie tam. Także na pewno będzie bardzo zabawnie. 10 rzeczy, wliczając w to 4 jakieś pomniejsze zmiany. Nie wiem, co oni mogą w sumie zmienić jeszcze. A raczej nic takiego konkretnego. Mamy 160 monet, ale chyba jeszcze na razie nie będę ich wykorzystywał. Być może poczekamy na ten cały weekend. Może uda mi się dzięki tej nowej aplikacji na telefonie trochę więcej tych monet zdobyć, bo jakimś sposobem ten telewizor nieco częściej się pojawia na zremasterowanej wersji. Chociaż z tego nie korzystam, a powinienem. No cóż, byłby nieco lepszy postęp, gdybym to robił. Czemu on wywalił tych członków? No nic, przynajmniej macie info całkiem takie fajne, dobre z pierwszej ręki. Mamy całkiem sporo miejsc, więc zapraszam, zapraszam. Przychodźcie w ogóle w całych giliach, najlepiej. Wszyscy są aktywni. I będzie fajnie, największa aktywność. No to co, lecimy po kolei Tornado. Tylko o które? 300... Chyba od 361. Z tego co dobrze pamiętam. No to tam można, koło 2 na Steamie jest darmo, aż mnie zdziwiło. Właściwie miało być od początku za 7 zł. A może oni od początku mieli taki plan, żeby dać to za darmo. W sumie ja się już wcześniej zastanawiałem, czy skoro to jest Dzień Dziecka, to czy nie byłoby to z jednej strony może nie naturalne, ale takie, jakby to nazwać, takie niezadziwiające, że to jest za darmo akurat w Dzień Dziecka. Oczywiście mnie to zaskoczyło, ponieważ spodziewałem się raczej, że oni będą chcieli mieć jeszcze jakiś zarobek z tego. Najwidoczniej nagradzają tych, którzy tam śledzą to jakby od początku, nie wiem. A może się znajdą jakieś osoby, które zobaczą, ile ta gra kosztuje bazowo i na przykład nie wezmą tego za darmo, tylko kupią to potem. W ogóle fajne achievementy ma ten KO. Kurde, trochę żałuję, że zrobiłem serię z tego kangurka rundy drugiej wcześniej. Gdybym jej nie zrobił, to być może teraz bym przeszedł ten pierwszy raz na 100%, kiedy już jest na Steamie, z achievementami wszystkimi. No cóż, będzie najwyżej jakiś, nie wiem, może sobie pogram dla achievementów po prostu. Zapewne to zrobię, bo Kangura KO 2 to jest spoko gra. Właściwie wiele razy do jakichś gier nie wracałem. Akurat Kangura KO na to zasługuje, tak myślę. Zwłaszcza runda druga. A na 100% to kurczę, co to jest? Jak gość, który nie aż tak bardzo myślę o ganiach speedruny, robi Kangura KO 2 na 100% w ciągu 2,5 godzin max. No to nie jest taka duża strata. Można to wręcz zrobić nawet na jednym streamie. Szkoda tylko, że światowodu nie mam. Więc to jakby odpada na chwilę obecną. No ale być może jeszcze przed końcem czerwca. Na to bym najbardziej liczył. Coś oni z tym światowodem takie odwalają, że nie chce im się kopać, czy coś w tym stylu. Podobno mają kopać, ale nie wiadomo kiedy. Bo coś tam. To mnie tak nie za bardzo pociesza. Gdyby oczywiście był światowód już, to by filmy były codziennie, a tak to... No kurczę, filmów codziennie być nie może, niestety przez to, że tego światowodu nie ma. No albo by były codziennie przez 3 tygodnie, a potem przez tydzień bym się męczył z pół megabita na sekundę. Bo oczywiście tak świetny mam internet. Raczej wykorzystuję trochę transferu oprócz YouTube'a. Królowa Ariana. Te pierwsze tornado, w sensie 361, było dosyć ciężkie dla mojej postaci. Te następne już w sumie aż takiego wyzwania nie stanowiły, jak można zobaczyć. Przy tym nietoperzu byliśmy chyba najbliżej śmierci spośród tych wszystkich. Pewnie zastanawia, czy do jakichś tornadów, do jakichś poziomów tornada podchodziłem parę razy. Szczerze nie pamiętam. Chociaż jest to możliwe, bo patrzcie, na przykład tutaj mam jest sępa olbrzymiego, którego pokonałem, jeżeli dobrze spojrzałem, 30 kwietnia. Ponieważ poprzedni odcinek nagrywałem w kwietniu, więc to musi być kwiecień.
A zobaczyłem 30. Bo oczywiście trudno dorobiłem razy po poprzedniej, bo czemu nie? I prawdopodobnie też spróbuję robić kolejny poziom tornada już po tym. Choć wątpię, żebym zdołał zrobić wszystkie w ciągu tych 2 tygodni. Ale kto wie, całkiem sporo potionów mam, więc jest nie najmniejsza szansa nawet na to. A weźmy sobie misję numer 1. Wiem, że można strzałkami rzeczy wybierać, ale akurat często zapominam o tym i jakby wygodniej mi jednak kursorem. Tak jakoś się po prostu nauczyłem. Mogliście zobaczyć w sumie na poprzednim filmie z Shakesa, jak to kombinowałem z tymi strzałkami. Nawet całkiem szybko to poszło i sprawnie. Jak się z tych strzałek korzystało. A się dziwiłem. Myślałem, że to zajmie troszeczkę dłużej. Jednak 3,5 minuty na ogarnięcie prawie całego Shakesa. Chyba nie jest zły wynik. Oczywiście można by to zrobić jeszcze szybciej, ale jakby po co się starać. To i tak, nie wiem, zabrało mi tylko klepsydry i dużo z tego nie zyskałem tak naprawdę. Trochę więcej po prostu czasu na odpoczynek przed maturą i tyle. No i to był właśnie 370 poziom tornada. Kurde, i teraz by się przydało ten portal przelecieć. Całe szczęście przelecieć, to znaczy przelecieć, a nie oglądać całe walki. Co może nas interesować, to to, że pierwsza nasza walka 26 lutego. Chyba, że nawet nie. Że na przykład pierwsza była jeszcze jakoś wcześniej, tylko zadałem zbyt mało obrażeń, żeby to w ogóle zapisać. Dobra, to chyba nie ma zbyt dużo sensu. Przelećmy jeszcze parę do góry, o. O, patrz, ile tutaj zadałem, haha. Ciekawe mnie, czy pobiłem rekord krytyka podczas jednej z tych walk. Nie mam pojęcia. Jest to, powiedzmy, prawie możliwe. No i patrzcie teraz, 30 kwietnia. Już ten przeciwnik był utrzymywany na dosyć niskim poziomie zdrowia, ale jednak, kurczą, trzeba było jeszcze mnóstwo tych walk, żeby robić kolejne. Kolejne. I tutaj już zwycięstwo, 15 maja. 15 maja dla ciekawostki to była środa. I w soboty wtedy nie nagrałem. Ciekawe czemu. Sam nie mam pojęcia. Wow, czemu ja to wtedy nie nagrałem? Ciekawe. To znaczy to były zaledwie 2 tygodnie temu. 15 maja, 15 maja. A, wiem. To było w okresie przecież... Było matur. Nie no, nie mam pojęcia. Trudno mi... Nie mogę się jakby domyśleć nawet czemu... Już wcześniej tego nie zrobiłem. Naprawdę, to jest dziwne. No, czy zrobiłem, czy nie. Nieważne to. No i co, lochy? Można jeszcze trochę rozwinąć wytrzymałość. Bo trochę doszło złota z misji. Doktorek ogarnięty, no, lochy. No i co? Jak mówiłem, tak zrobiłem, czyli patrzyłem. Z którymi moglibyśmy mieć największe szanse. No, czy się cokolwiek uda, nie mam pojęcia. Przerażający demo chyba nie może być aż tak źle. No, może? Nie wiadomo. Oj, chyba już wiem, że będzie źle. Jeszcze wracając do klucza do Esterosa. Esterosa? Może tak się to czyta? Co ja chciałem? Dobra, ekscytujmy się walką na razie. Kurde, chciałem coś powiedzieć, ale już zapomniałem. A właśnie, no, bo ukończyliśmy na jednym filmie te 5 poziomów 13 piętra. Więc tu była całkiem spora szansa, żeby to zrobić. Kurde, patrz, 6 milionów zostało gościowi. Spróbujmy jeszcze raz. Zagrzyba. Sporo mi zadaje z tego pierwszego ciosu paladynowego. Cwaniak. To musi mi zadawać naprawdę mało obrażeń. Czasami aż się dziwię, że jestem w stanie w ogóle go zjechać do takiego niskiego poziomu zdrowia. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Słabo?
No to co, trzecia próba? Ostatnia? I tak wątpię, żeby to się udało, ale to jak na razie chyba najbliższy ruch, który w ogóle jesteśmy w stanie zrobić jako nasza postać. No wątpię, że to się uda. Zresztą teraz ładne krytyki nawet wchodzą po 9 milionów. Gdyby moja postać się nieco częściej blokowała, to by było nawet nieco lepiej. O! No nie mogę zablokować 3 razy pod rząd. No niestety, po dalszych razy sztuka nie wyszła, luchy nieukończone. I to będzie koniec? Wow. Po poprzednim filmie już się tak przygotowałem, kurde. To będzie jakoś bardzo długo, to się okazuje, że już zwiększyliśmy wszystko w tak mało czasu. Ciekawe. Zastanawiam się, czy coś jeszcze nie miałem takiego z ciekawostek. Właśnie oprócz tych przedmiotów. Szkoda, że nie udało się jakby tego pokazać, no ale widocznie no... Szyks nie chciał mnie tu żadnymi przedmiotami uraczyć. Dwie cechy. Także no, musicie to jak sami sprawdzić. Zresztą ja przygotuję pewnie znowu jakieś przedmioty. Być może uda się to jakby pokazać. Natomiast dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Liczę, że będziecie oglądać kolejne. Na razie.